Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko Wisła. W naszym powiecie w ramach tego wydarzenia po raz 24 odbył się Festyn Istebniański. Ta dwudniowa impreza w Istebnej upłynęła przede wszystkim pod znakiem koncertów. W amfiteatrze pod Skocznią wystąpiły zespoły z Polski i zagranicy. Ważnym punktem programu był barwny korowód. Dnia Kultury Beskidzkiej już od 24 roku organizowany jest w Istebnej Festyn Istebniański. W tym roku zebraliśmy się w amfiteatrze pod Skocznią w sobotę i w niedzielę, co by było oglądać m.in. zespoły z Koniokowa, z Istebnej, ale przyjechali do nas też goście z Indii, z Włoch, z Hiszpanii, będą też goście z Makowa Podhalańskiego, wszystko to się dzieje na amfiteatrze, ale w Dycki w niedzielę w Istebnej spotykamy się właśnie w okolicach tak zwanego Tartaku i tu styl Rusio, przepiękny korowód, kiedy w Dycki prowadzi zespół Mało Istebna, łodnej mięsich dziecek, potem więksi, aż potem egzotyka z Indii, z Włoch, to wszystko idzie razem do amfiteatru i tam się bawimy przez dwa dni pięknie, tak jak oto przypada na Tydzień Kultury Beskidzkiej. Drodzy Państwo, przyjrzyjcie się na te detale w strojach. Wyjątkowo barwnie, kolorowo. I tak, wiecie, cudo marszczone, a o dziwo, nasi goście szukali cienia na Istebnym i najbardziej odpowiadały nasze smyreki na grudniu. Także jest tu też na Istebnym ciepło. Aż się dziwimy. Biżuterię. Panie mają takie właśnie dość znaczące, z nosa idące aż do ucha, czyli to jest ich kultura. I drodzy Państwo, te oryginalne rzeczy będzie można tu dzisiaj nabyć. Będzie stoisko wyrobu właśnie ich kraju, chyba Rusny, bo myślę, że ich wyrób, tu na tym stoisku. Zespół będzie sprzedawał, prezentował swoje rynkodzieło. Także jak chcecie widzieć wyroby z Indii, może nabyć, to będzie okazja z boku podczas całego festiwalu oglądać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.